jak nas zwolnili z obozów, to ja się zgłosiłem, myśląc, że takim psim fuksem, prawda, się dostanę gdzieś do tych drużyn kapłańskich tam. Chociaż nie byłem kapłanem, ale przecież miałem filozofię skończoną już we Lwowie. To myślałem, że tam mnie wezmą do jakiegoś oddziału sanitarnego, że będę w każdym razie w tym zakresie będę mógł żołnierzom polskim pomóc. Zgłosiłem się do takiego, do szefa duszpasterstwa, a on powiada, co studia jakieś teologiczne, nie mogę tego, przecież nie mam profesorów, nie mam książek teologicznych, nie mam budynku żadnego. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy w ateistycznym kraju, nie? A więc idźcie do wojska. Więc ja poszedłem do artylerii, do szkoły podchorążych artylerii. I tą szkołę skończyłem. Graduowałem w Kirgistanie pod granicą chińską. Masz lat 16. Ona mówi, o tam idź, na drugiej stronie jest obóz, tam dzieci zbierają, mówię, tam organizują junaczki czy coś takiego. A ja wyszłam i stanęłam na moście nad rzeką Amudarią, to most był, wie pan. Tam do wojska zapisywali po drugiej stronie rzeki, a tatuś tą lepiankę po drugiej stronie. Ja wracałam, stanęłam na moście i płakałam. A ta Amudaria to taka, wie pan, z gliną, glina była tam i ta woda taka żółta płynęła i ja płakałam na tym moście. Miałam palto, bo wróciliśmy do swoich ubrań, te fufajki, wszystko zostało w Rosji. A ja miałam ten mój gimnazjalne palteczko, już trochę ciasne było, ale miałam je ze sobą, na sobie, że tak powiem. On podchodzi dwóch młodych żołnierzy w angielskich mundurach. Podchodzą, dziecko, czego ty płaczesz? Ja mówię, ja nie jestem dziecko. A on mówi, ile masz lat? 16. To dlaczego płaczesz? Bo mnie nie chcą przyjąć do armii, do wojska. A oni mówią, to idź jutro powiedz, że masz 18. A my wszystkie spracowane na tej Syberii, pracujące tyle lat, ciężko pracujące, wyglądałyśmy starsze. Te twarze podpuchnięte, bo to też częściowo wygłodzone, wyglądałyśmy starsze. Na szczęście inna pani była, co przyjmowała do wojska, nie ta sama, co poprzedniego dnia. Ona mówi, jak się nazywasz? Ja mówię, Mączkówna. A, imię Danuta Aleksandra Mączka. Ja mówię, jestem Mączkówna. W wojsku jesteś Mączka. Przyjęła mnie, zapisała, dostała i wysłała mnie, zaraz, dostałam mundur męski. Angielski męski futbol. Spodnie, battle dress, koszuli nie miałam, tylko battle dress, ale dostałam podkoszulkę, dostałam coś tam jeszcze, furażerkę dostałam. I posłali mnie do namiotu. W tym namiocie właśnie była ta moja koleżanka Stasia, jeszcze inna też od nas z Bursy Osadniczej, Halinka. I namioty były wkopane w ziemię, na posadce słoma leżała. Myśmy na tej słomie spali, po jednym kocu dostałyśmy. I namiot był, prawda? W namiocie to było. I posłali mnie do kompanii wartowniczej. I jako podchorąży przyjechałem, ewakuowany byłem z całym wojskiem do Iraku. I w Iraku już nastąpiło to, może o tym nie wiecie, bo to jest mało znane. Mianowicie ta Kopańskiego brygada, która działała w Afryce Północnej, i wojsko generała Andersa
zostały zlane, prawda, złączone. I to się nazywa dopiero drugi korpus. Generała Andersa nie w Rosji, tylko tam. Jeszcze jeden etap na naszej wielkiej drodze. Irak. Kiedyś podobno był tu raj biblijny. Dziś raczej piekło. Bezkresne, skwarne pustynie, hamsiny, deszcze tropikalne. Na piaskach raptem zabiliły się tysiące namiotów. Zatrzepotały barwy polskie na chorągwiach. Księżyc odmienił się złoty, jak na tym piasku rozbiłem namioty. Maleńkie dziecko karmiła mi żona. Psia, krew. Mokrą do sumie nitki. Ta idź do szefa, może ci parasol wypasuje. Przymknij drzwi lepiej, boleje jak srebro. A jak przymknę, to przestanie lać? Otrzymaliśmy nareszcie wspaniałą, nowoczesną broń. Tu z zapałem zaprawialiśmy się do przyszłych walk z wrogiem. Warunki klimatyczne były potworne, ale na przekór im pogodę nosiliśmy w sercu. Pogodę i nadzieję szczęśliwego zakończenia naszej wędrówki. Po drodze też jest to, pamiętam w Iraku, jak przejeżdżaliśmy przez Irak, bo to kilka dni się jechało przez Persję, prawda, jak przez Morze Kaspijskie, potem przez Persję i kilka dni się jechało. Po drodze mieliśmy lekarzy brytyjskich i ja też zasłabłem w pewnym momencie, no i ważyłem to 42 kilo, zdaje się. To prawda, no jak pani widzi, nie jestem wielkiego wzrostu, ale jednak ważę 58, prawda? No więc to jest spory ubytek. Także pamiętam, kiedyś zemdlałem, no i lekarz angielski, pamiętam, nade mną stanął, mówi, o, poor boy, biedny chłopak, no bo ja byłem skóra i kości dosłownie. Pewnego dnia przyjechała tam grupa polskich oficerów, zarządzono apel. Na tym apelu nam przedstawili się, po co przyjechali. Nas bardzo uradowało to, że zobaczyliśmy w polskich mundurach, że Wojsko Polskie jeszcze istnieje na Zachodzie. No i zapytano nas, czy chcemy służyć Wojsku Polskim. I da się poważnie zastanowić, i kto chce, jeżeli ktoś
це служив Войску Польським. Виступ, було команда виступ. No, виступило 90% спośród нас, на тим апелю, так стоїмо.